Hej, cześć! Siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Space Engineers. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się już ukończyć tutaj nasz hangar, bardzo przepiękny. Także z tego co pamiętam, naszą bazę naprawialiśmy, ale znowu tutaj jedną meteoryt, tak więc na początku tego odcinka zajmiemy się tym, żeby tutaj tą dziurkę załatać. A w dalszej części postaramy się zbudować statek górniczy. Gdyż tutaj właśnie oglądałem trochę poradników do tej gry, bo jak wiecie, to ja jestem w niej dosyć takim lajkiem, bym powiedział, tak więc za dużo tutaj nie umiem. I właśnie ogólnie tam jeden gość mówi, że podstawą jest zbudowanie na początku właśnie jakiegoś statku do kopania minerałów i tak dalej, dlatego w tym odcinku sobie to zrobimy. Ogólnie będę się wzorował na poradniku jednego youtubera, może wam podrzucę linka, o ile nie zapomnę. Także to nie będzie żadna moja konstrukcja, będę się po prostu wzorował na poradniku. Z tego co mi wiadomo, kiedy nawet minimalizuję grę, to się nagrywanie nie wyłącza, akurat w przypadku Space'ów. Tak więc dzięki temu będę mógł to po prostu zrobić. Dobra, chwilę, jeszcze muszę wziąć trochę płytek, mam nadzieję, że mamy, gorzej jak nie, bo tak to będę musiał iść wykopać. Zaraz zobaczymy, rafineria. Mamy jeszcze jakieś płytki, 8. Nie powiem, trochę kurwa mało. Cholera. Szczerze, że będziemy musieli iść dokopać, albo tam na razie zostawię tylko taki szkielet w sumie. I tak jakoś mocno tego nie muszę kończyć. Chyba, mi się wydaje. No bo jak widzicie, trochę nam płytek brakuje. Dobra, to nic. Tak więc już, na pewno, żeby zbudować ten statek, będziemy musieli troszeczkę ręcznie też minerałów nakopać, ale to później. Tak więc już, dobra, myślę, że ja się w tym momencie zabiorę, chociaż nie zabiorę się, bo chyba bez stalowych płytek tak czy siak nic tutaj nie będę mógł postawić. Także chodźmy jeszcze na chwilę, weźmiemy sobie nasz statek. Może nie, chodźmy po prostu do naszej dziurki, nakopiemy troszeczkę metalu. A następnie właśnie przytopimy go troszeczkę na płytki, tak żeby mieć z czego budować ramę dla naszego statku. Tak więc cóż, ja się zabieram za kopanie, wy to oczywiście tradycyjnie zobaczycie w przyspieszonym tempie. Okej, dobra, słuchajcie, mamy już jedno inwentory, myślę, że tyle mi spokojnie wystarczy, teraz się tylko muszę stąd wydostać. Okej, tu jest wyjście chyba. Nie, tu nie jest wyjście, gdzieś się przekopałem na drugą stronę, o to ciekawe. No dobra, ale to sobie tak czy siak tędy wyjdziemy, a i tak nic nie podniosę, no, trochę szkoda. Gdzie ja się wykopałem? Wait... A, tutaj bardziej z boku, dobra, okej, spoko, już wszystko wiem. Tak czy siak, wróćmy do naszej bazy, która się znajduje tutaj. No i wrzucimy sobie to od razu do rafinerii. Chwilę, gdzie będzie wejście, tu będzie wejście, dokładnie, dobrze myślałem. Także chodźmy tutaj. Okej, także wypadałoby zrobić te drugie podwozie, ale no niestety nie za bardzo mam do tego zasoby. Tak więc dobra, niech tutaj się nam ładnie płytki robią. Płytek się nam troszeczkę jeszcze przyda, myślę. Weźmy je sobie od razu. O, chciałbym je wziąć, come on. Weźmy je, o, dobra. No i cóż, dobra, także tak jak mówiłem, ja się zabieram za budowę statku. Nie wiem, myślę, że to zobaczycie w przyspieszonym tempie, chociaż może nie. Zastanawiam się właśnie tutaj dać przyspieszone tempo czy nie, ale myślę, że dam przyspieszone tempo. Także zobaczycie to w przyspieszonym tempie, ja też tak jak mówiłem, będę oglądał tutaj na boku sobie poradnik, jak właśnie taki statek zbudować, bo tak jak mówiłem, jestem dosyć lajkiem w tą grę i po prostu będę się na kimś wzorował. Tak więc cóż, ja się zabieram za budowę, a wy to tak jak mówiłem, zobaczcie w przyspieszonym tempie. Thank you.
Okej, dobra, słuchajcie, z tego co mi wiadomo, to teraz byśmy musieli to zbudować, te drille. Chyba, tak mi się wydaje, tak więc chwilę tu sobie zmienię. Co do nich potrzeba? Do nich niestety potrzeba trochę rzeczy, których nie mamy, szczególnie motorów nie mamy, czyli będzie trzeba polecieć po nikiel niestety. Bo niestety niklu nam brakuje, ale dobra, zbudujmy to już chociaż trochę. Mam tylko nadzieję, że jej dobrze postawiłem, bo w sumie to nie wiem tak do końca. Ale najpierw to sobie zbudujmy, wszystkie jakie możemy. A potem polecimy po nikiel naszym drugim statkiem. Okej. Już tych mniejszych bloczków raczej robić nie będę. No, jak widzicie, trochę źle je popostawiałem, już teraz widzę. One mają trochę inaczej być, z tego co mi wiadomo. Ale to jeszcze potem najwyżej pozmieniam, bo tak, ten jest źle, ten też jest źle, ten też jest źle, tylko ten na dole jest chyba dobrze, albo mi się wydaje. Tak czy siak, ja to jeszcze sobie pozmieniam, a teraz wejdźmy sobie tutaj na dół i weźmy sobie nasz drugi statek i musimy niestety polecieć po nikiel, tak więc wejdźmy sobie do środeczka, tutaj się on znajduje. Nie wiem jak jest jeszcze z filmem, bo jak gdybym się cały czas nagrywał, ale nie wiem czy jak nie przechodzę do przeglądarki, to coś się nie psuje, mam nadzieję, że nie. Tak czy siak, dobra, dokujmy sobie i wylećmy stąd. Oj, nie ten przycisk. O, właśnie. Dobra. Teraz sobie jeszcze weźmiemy GPS i włączymy jakiś nikiel. Tak, bo jak rozumiem, to nikiel jest mi potrzebny. Motor, tak, nikiel, dokładnie. Tak więc włączmy sobie jakiś nikiel. Always visible, always visible. Teraz tak, który jest bliżej? Gdzie w ogóle jest jakikolwiek nikiel? Dobra, tam widzę, chyba mamy gdzieś jeden 15 km, a drugi jest 23 chyba kilometry. Także zdecydowanie lecimy do tamtego, który się znajduje tutaj. Chociaż nie jest on jakoś bardzo blisko, jeszcze mi grę zmroziło, chyba gdzieś walnął meteoryt po prostu. Zwykle tak się dzieje, kiedy właśnie meteoryt walnie chyba w jakąś naszą konstrukcję. No chyba tak. Dobra, w każdym razie musimy lecieć aż tam, czyli dosyć daleko, tak więc wy to oczywiście wszystko zobaczycie w przyspieszonym tempie. Myślę, że nawet całe kopanie jeszcze, chociaż właśnie na tym się zastanawiam. No zresztą zobaczymy może jak dolecę, być może coś tam jeszcze powiem, być może nie, to jeszcze zobaczymy. Tak czy siak sam dolot będzie w przyspieszonym tempie. Okej, dobra, słuchajcie, jesteśmy już na miejscu, tak więc chodźmy trochę tego niklu wykopać, co niestety nie będzie aż takie łatwe, bo tutaj trochę grawitacja chyba go źle będzie ściągać, no to jeszcze zobaczymy. Tak czy siak, ja się zabieram za kopanie i widzimy się, kiedy wykopię, myślę, cały ekwipunek. Okej, dobra, mamy jeden ekwipunek, tam prawie bym zginął przez to, że nie miałem tlenu, ale na szczęście w porę zdążyłem dojść do statku. Chwilę, weźmy sobie rafinerię i wrzućmy sobie tutaj nikiel, niech on już się przerabia, także dorzucimy stone'a. I teraz moje pytanie, ile na ten motor potrzeba, bo ogólnie chciałem, żebyś mi motor zrobił. Dobra, okej. Trochę tych motorów podejrzewam, no może bez przesady. Nie wiem w sumie ile ich będę chyba z kontrolem, można po 10, no gdzieś tak tyle. 41. Nie wiem na ile tego niklu starczy, ale myślę, że wystarczy tyle. Tak więc cóż, wróćmy się już do bazy. Myślę, że nie będziemy po więcej niklu potrzebowali, tak więc zawróćmy troszeczkę. Dobra, teraz jeszcze muszę tylko na GPS-ie poprawnie ustawić wszystko. To znaczy tak, nikiel always visible, nie, to też always visible, nie, baza always visible. Baza jest tam. Okej, dobra, tak więc lecimy, no i widzimy się na miejscu. Thank you.
Okej, okay, dobra, jesteśmy na miejscu. Nie wiem, czemu znowu mnie wyrzuciło nie po tej stronie szyby, co trzeba, ale dobra. Weźmy sobie stąd te całe nasze motory, które już się powinny zrobić. Dokładnie, mamy ich 16. Dobrze, i więcej... Aha, na więcej nie mamy żelaza. Dobrze, okej, okay, spoko. Tak więc cóż, chodźmy do tutaj naszego drugiego statku. Tylko jeszcze z tego, co pamiętam, tam potrzeba nam large steel tubes, tak więc też ich sobie trochę wezmę. Nie wiem dokładnie ile, za chwilę zresztą zobaczymy. Tak czy siak, ja to będę musiał jeszcze raz postawić, tylko tym razem dobrze, tylko na razie chcę zbudować tak orientacyjnie, zobaczyć, jak to ma dobrze być. A, jeszcze construction components, okej, okay, dobrze, już bierzemy również jeszcze construction components. Tego już myślę nie będę przyspieszał, nie to, to. Ile tam tylko się zmieści nam do ekwipunku. Dobra, gdzie jest ten nasz statek? Tu jest ten nasz budujący się statek. To rzuciłem construction components, ej. Come on, o co chodzi? Nie wziąłem white, nie no, wziąłem na milion. Weźmy sobie jeszcze raz refinerię. A, no wraz nie to wziąłem, boże. Construction components, o. Dobra, teraz będzie dobrze. Więc chodźmy, dobudujmy te tutaj. Czego nam jeszcze? Aha, jeszcze komputery. Dobra, wait, to jeszcze komputery. Tak więc jeszcze raz. Komputerów chyba też trochę mamy, mi się wydaje, tak. Nawet trochę dużo, tak więc no brak komputerów akurat narzekać nie będę musiał. Dobra, tak więc budujemy jeden. Okej, okay, jeden drill już. Tutaj kolejny drill. Też za chwilę będzie gotowy. Tak jak mówię, i tak będę musiał je jeszcze porozbierać, bo muszę je dobrze ustawić po pierwsze. A po drugie, za chwilę jeszcze będę musiał się też zająć tutaj połączeniami, tymi automatycznymi, tak więc to będzie, myślę, największy problem. Dobra, wait, bo one chyba są teraz źle poobracane. Ja dokładnie właśnie nie wiem, czy one teraz, czy one mogą tak być, takie źle. W sumie to nie wiem. Tak ciężko stwierdzić w sumie, bo one tak trochę są wyprofilowane, ale chyba tak też może być, mi się wydaje, chociaż... Nie, już widzę, że tak nie może być, bo... To jest... mam źle, muszę je poobracać troszeczkę. No dobra, spoko, to w takim razie zabierzmy się za ich rozebranie. W takim razie, mam nadzieję, że te wszystkie komponenty z nich będą mi wypadać do mnie. Gorzej, jeżeli nie, zmienimy sobie tutaj, weźmy sobie drilla. No i teraz pytanie, jak ja go mam obrócić, żeby było dobrze? Tak, bodajże, chyba tak będzie dobrze teraz. Czy jeszcze, chyba jeszcze. Chyba w ten sposób będzie dobrze, mam taką nadzieję, dobra. Czyli ten by był już dobrze. Te na dole to nie wiem, jak dokładnie mają być i na górze. Za chwilę to jeszcze sprawdzę na filmie. Tylko to już myślę w kolejnym odcinku. W tym już tylko sobie te dwa boczne zrobimy. Akurat wyjdzie nam z pół godziny odcinka, czyli taka myślę optymalna długość. Ja biorąc oczywiście pod uwagę to, że jeszcze tam dosyć sporo będzie... chwila, muszę włączyć to coś. Okej, dobra. Teraz to ma być chyba obrócone jeszcze, czyli... Tak, jak gdyby, mi się wydaje, że chyba tak będzie dobrze, okej. Okay. Dobra, weźmy sobie tutaj naszą spawarkę i sobie zbudujmy to jeszcze na szybko w tym odcinku, tak jak mówiłem. Także już jakiś tam zalążek tego statku będziemy mieli. W kolejnym odcinku ja tu sobie jeszcze obejrzę kawałek poradnika, żeby dokładnie zobaczyć, żeby może już tak dużo nie oglądać na filmie, bo nie wiem, jak to potem jest z tym nagrywaniem. W sumie zaraz to nawet będę musiał pewnie zobaczyć. Tak czy siak, sobie obejrzę jeszcze kawałek i mniej więcej postaram się odtworzyć to, co gościu pokazał się na poradniku. Także cóż, to by myślę było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. W kolejnym, tak jak już wspominałem przed chwilą, weźmiemy sobie, spróbujemy ten statek jeszcze tam bardziej zrobić. Oczywiście największy dla mnie problem będzie z tymi automatycznymi połączeniami, żeby to się automatycznie gdzieś tam zbierało. Jednak cóż, tak czy siak, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.